Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam top 10 najsilniejszych postaci, wyłączając Otsutsukich w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy są w top 10 najsilniejszych postaci na świecie i każdy z nich zajmuje pierwsze miejsce. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że taki filmik już się pojawił na moim kanale kilka lat temu, lecz na dobrą sprawę był on zrobiony na szybko, na odwal, tak po prostu, żeby zrobić cokolwiek, bez żadnego analizowania, dlatego chciałbym go poprawić, ale więcej o tym przypnę w komentarzu i w opisie. W tej topce biorę pod uwagę każdego shinobi w jego najsilniejszym stanie, nieważne czy był wskrzeszony czy nie, oraz wyłączam z tej topki klan Otsutsukich z tego powodu, że zajmowaliby po prostu większość topowych miejsc, a można przecież zrobić osobną topkę dla tego klanu, prawda? Miejcie również na uwadze, że ta topka jest subiektywna. Miejsce 10. Hiruzen Sarutobi. Domyślam się, że wiele osób w tym momencie na głos lub w głowie powiedziało takie: co? I to jest właśnie problem Hiruzena. Wchodzimy na poziom, na którym o postaci jest więcej mówione niż rzeczywiście pokazał, ale czy do końca tak było? W końcu trzeci Hokage był w stanie walczyć z wskrzeszonym Hashiramą i Tobiramą pomimo podeszłego wieku. Oczywiście to Edo Tensei nie było tak mocne jak za czasów wojny, ale jednak wciąż jest to imponujące. Ponadto sam Tobirama go nauczał, więc możemy śmiało zakładać, że nie był jakimś tam randomowym dzieciakiem, prawda? Do tego wszystkiego nasz stary dziadek był nazywany Bogiem Shinobi z racji tego, że oponował wszystkie natury, potrafił niezliczoną ilość technik oraz wymasterował wszystkie dziedziny ninja, czyli taijutsu, ninjutsu i genjutsu. Miejsce 9. Tobirama Senju. Tydzień temu robiłem o nim osobny materiał, więc jeszcze bardziej doceniłem tą postać. Moim zdaniem właśnie drugi Hokage pokonałby bez większych problemów trzeciego Hokage. Po pierwsze, niebywała szybkość Tobiramy powoduje, że niezwykle ciężko jest skontrolować jego ruchy. Po drugie, moim zdaniem był on znacznie bardziej doświadczony i inteligentniejszy niż Hiruzen. Największą rolę tutaj grałaby jednak szybkość, która jest zbyt potężną przepaścią pomiędzy mistrzem a uczniem. Tobirama jest jedną z najszybszych postaci w całym uniwersum Naruto, tymczasem Hiruzen jest już przeciętny w tym aspekcie. Do tego dochodzi spryt Tobiramy i atakowanie z zaskoczenia, dawanie przeciwnikowi poczucia przewagi, aby zadać ostateczny cios. Prawdopodobnie w walce fabularnej przegrałby z Hiruzenem, ale pomimo nawet krótszego czasu antenowego od trzeciego Hokage, przekonał mnie dużo bardziej do swoich umiejętności. Miejsce 8. Kakashi Hatake. Możecie się zastanawiać, ale cholera, jakim cudem moja ulubiona i tak potężna postać jest tak nisko? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kakashi jest niezwykle silnym shinobi, w końcu zasłużył sobie na to, żeby zostać Hokage, a do tego jest ulubieńcem społeczności Naruto. Jednakże w walce 1 vs 1 przeciwko komukolwiek z pozostałej siódemki nie miałby szans. To oczywiście nie tak, że to go czyni jakoś słabym, bo zupełnie tak nie jest. Kakashi jest jedną z najbardziej inteligentnych osób w całym Naruto. Posiada potężną wiedzę o technikach, strategiach i do tego jest niezwykle silny w ninjutsu oraz taijutsu, a nawet coś tam potrafi z genjutsu, dlatego zdecydowana większość w solowym starciu by z nim przegrała. Do tego dochodzi jeszcze Perfect Susanoo, który potrafił odpalić dzięki otrzymaniu od Obito drugiego Sharingana i właśnie to wszystko w połączeniu z Kamui daje mu naprawdę mocnego kopa. Wiem, że duża część z Was nie uznaje Susanoo Kakashiego, bo zostało pokazane tak kompletnie z dupy, ale jeśli mamy być konsekwentni, to musimy zaliczyć go w tej formie. Miejsce 7. Minato Namikaze. Będę z Wami szczery, nie przepadam za Minato, ale to nie ma żadnego znaczenia, jeśli mówimy o jego sile. Dlaczego więc uważam, że pokonałby poprzedników? Z dwóch powodów. Po pierwsze Hiraishin no Jutsu, a po drugie busty na wojnie. Zacznijmy może od prędkości. Niektórzy mogą zauważyć, że Tobirama używał tej samej techniki, a nawet ją stworzył i to oczywiście prawda, jednakże Minato ją udoskonalił. A drugą rzeczą, którą to przytoczyłem, są te busty na wojnie. Konkretnie mi tu chodzi o tryb mędrca i do tego jeszcze opanowanie połówki Kuramy. To wszystko składa się na przepotężnego czwartego Hokage. Dzięki temu jego prędkość, siła, ogólna moc zwiększa się niewiarygodnie mocno, przez co nawet Tobirama by nie sprostał takiemu wyzwaniu. Nie zapominajmy również o tym, że Minato, tak jak wszyscy poprzednicy, brał udział w wojnie, więc również był doświadczony. Właśnie dlatego umieściłem go na 7. miejscu. Miejsce 6. Might Guy. Dla tych, którzy oglądali anime, sprawa myślę jest jasna z automatu. Podstawowy Guy, że tak go nazwę, był silny, ale w życiu nie można by go porównać do poprzedników, jednakże wszystko zmienia 8. brama.
Jest to oczywiście samobójcza brama, która powinna być wykorzystana tylko raz i nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że Gej nie powinien tego przeżyć, przez co byłby znacznie bardziej lubiany i zapamiętany jako ktoś, kto się poświęcił dla dobra całego świata, ale to temat na inny czas. W każdym razie ósma brama czyniła z Geja nie tylko niezwykle szybkiego, ale do tego kurę potężnego. Pomimo tego, że finalnie w konfrontacji z Madarą efekt jego poświęcenia był żaden, bo ten po prostu się zregenerował, to pozostała czwórka po prostu by wyparowała po jednym ciosie Geja. Nie zapominajmy też o tym, że Madara bez Jubiego również by umarł. Miejsce piąte, Naruto Uzumaki. Tytułowy bohater znajduje się nie na pierwszym miejscu? To może być całkiem dziwne dla osób, które jeszcze nie skończyły anime, ale nie powinno być zdziwieniem, jeśli ktoś zobaczy pozostałą czwórkę. Naruto, no cóż, jest bardzo, bardzo silny i jego całą przygodę oglądaliśmy na bieżąco, więc mieliśmy pogląd na to, ile kosztowało go to wszystko, aby znaleźć się tam, gdzie się znajdował. Na końcu Shippudena władał już masą ulepszeń, opanował Rasengana i klony wręcz do perfekcji, do tego tryb mędrca, dogadanie się z Kuramą i używanie jego czakry. Co tu dużo mówić, akurat przy tej postaci chyba nikomu nie muszę udowadniać, że jest on nieziemsko potężny i jest w ścisłej czołówce najsilniejszych osób w tym uniwersum. U mnie ląduje on na piątym miejscu. Miejsce czwarte, Sasuke Uchiha. Jest to rywal poprzednika i w zasadzie można by powiedzieć, że są oni równi. Wiadomo, bywało różnie w anime. Raz Naruto był silniejszy, później Sasuke, później znów Naruto i tak dalej, i tak dalej. Tutaj daję każdemu pole wyboru, możecie według własnego widzimisię ustawić go na piąte lub czwarte miejsce. W każdym razie ostateczny Sasuke jest mega potężny. Posiadał Susanoo wzmacniane ogoniastymi bastiami, Rinnegana, Sharingana, no po prostu cały wachlarz umiejętności. To wszystko składa się na to, że osiągnął to, czego pragnął przez większość życia, niebywałą moc, której prawie nikt nie jest w stanie się przeciwstawić. Miejsce trzecie, Hashirama Senju. Dużo osób w tej starej topce zarzucało mi, że przecież Hashirama sam powiedział, że Naruto jest od niego silniejszy. No tak, a Sakura dogoniła Naruto i Sasuke. Itachi wraz z Kisame bali się Jirai, prawda? No w tym odcinku nie patrzę na to, co mówi dana postać, bo jest to często po prostu zabawne, patrząc na to, co ktoś sobą reprezentuje. A Hashirama jest naprawdę wykokszoną postacią pod każdym względem. Za życia nie miał sobie równych, klepał nawet Madarę i to za każdym razem, gdy ten się wzmacniał. Posiadał komórki, które jeszcze lata w przód będą pożądane przez wszystkich. Jego regeneracja była na tak potężnym poziomie, że w sumie mógł się bić 24/7 i nawet się nie męczył. Nie zapominajmy o jego trybie mędrca, który dodatkowo wzmacniał go pod każdym kątem. Do tego wszystkiego miał Mokutona, jakieś drewniane smoki, potężny awatar o 1000 rąk, gość był dosłownie niezabijalny solo. Ponadto Mokuton działał na ogoniaste bestie, więc kontrola nad Kyubim takiemu Naruto by niewiele pomogła. Gdyby nie kolejna dwójka i ich chytry plan, prawdopodobnie jeszcze przez długi czas nie miałby on sobie równych. Miejsce drugie, Obito Uchiha. Jego historia nie zaczynała się ciekawie, nawet nie zapowiadał się na tak potężną postać w całym uniwersum. Jako Tobi był prześmiewczą postacią, której nawet nikt nie brał jakoś poważnie, aż do pewnego momentu. Tym momentem było zostanie przez niego Jinchuriki 10-ogoniastego. Gdy to się stało, wtedy Obito stał się dosłownie najsilniejszą istotą, którą poznaliśmy do tej pory. Ponownie nie licząc Otsutsukich. Wtedy też Naruto wraz z Sasuke razem nie byli w stanie mu się przeciwstawić. Owszem, coś tam mu robili wraz z innymi Kage i tak dalej, jednakże w walce jeden na jednego ani tytułowy bohater, ani też jego rywal nie mieliby żadnych szans. Obito po prostu stał się człowiekiem o potwornej mocy, choć wtedy już nawet nie przypominał człowieka. Miejsce pierwsze, Madara Uchiha. Zdecydowanie najsilniejsza postać w uniwersum Naruto, przypominam, nie licząc Otsutsukich. Również przy nim było sporo kontrowersji, że przecież jak on jest silniejszy od Hashiramy, przecież Hashirama go ostatecznie pokonał i to fakt, ale podczas ich najsilniejszych form, czyli Jubi Madara versus Edo Hashirama, ten drugi nie miał żadnych szans. Madara wtedy był niezabijalny, ataki Sasuke wraz z Naruto i pomocą innych Kage na nic się zdawały. Atak bestialskiej siły Gaja podczas ósmej bramy co prawda prawie go zabił, ale jego regeneracja zaraz to naprawiła. Jeśli mówiliśmy o tym, że Obito był potworem w ciele człowieka, to Madara był nim jeszcze bardziej.
Do tego wszystkiego dołóżmy to, że zdecydowaną większość życia spędził na walce, a wraz z posiadaniem wszystkich ogoniastych bestii jego moc przekraczała ludzkie pojęcie. Tak naprawdę, gdyby nie podstęp oraz fabuła, to Jubi Madara mógłby sam jeden pokonać wszystkich ninja i wcieliłby swój plan nieskończonego Tsukuyomi w życie. I to by było już na tyle w tej, mam nadzieję, ulepszonej wersji starego filmiku. Liczę na to, że dobrze uargumentowałem swoją topkę najsilniejszych postaci w tym uniwersum, choć wiadomo, że to tylko moje własne przemyślenia, a każdy ma swoje, dlatego możecie śmiało się podzielić nimi w komentarzach. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!